proste i szybkie ogrzewanie wody basenowej, wykorzystanie wężownicy ze starego piecyka z Junkersa. Tu mamy wodę dopuszczającą i typowy do papy palnik. Tak to wygląda. Można jeszcze tutaj regulować sobie ciśnienie wody, żeby zwiększyć temperaturę. No i tutaj z drugiej strony powrót. Nagrzało wodę do 40 stopni. Teraz zmniejszę jeszcze lekkie ciśnienie wody. No jest ponad 50 stopni. No może nawet więcej, nie chcę ryzykować, żeby mi termometr nie strzelił. Ten aż do samej samego końca 50 stopni. Przypuszczam, że woda powyżej 55 stopni. Poprzez regulację ciśnienia wody można sobie zwiększać, zmniejszać temperaturę w zależności od potrzeby. Bardzo łatwy sposób i tani, bo jeśli się ma jakąś starą wężownicę i taki palnik do papy, oczywiście butle na propan. Ja tak na razie dałem sobie kamienie i tak taczkę, żeby tylko sprawdzić, czy mi to wszystko funkcjonuje. Zwykła stara wężownica z piecyka z Junkersa, wystarczająco, żeby dogrzać wodę powyżej 55 stopni. Pozdrawiam.